Święty Mikołaj i wyjątkowy prezent dla Pierniczka. Oprawa graficzna Magdalena Nowakowska-Troniewska. Tekst napisała i głosu użyczyła Magdalena Kacprzak. Witajcie! Widzicie, co my tu robimy? Ciasto? No, jesteście blisko. Robimy pierniczki. Wypiekanie takich korzennych ciasteczek od wielu lat jest tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Wszystko zaczęło się jeszcze w średniowieczu. Wiecie, że przyrządzano je wtedy jako lekarstwa? Na trawienie albo na dobry humor? Swoje lecznicze właściwości pierniczki zawdzięczały dużej ilości przypraw. A główną przyprawą był, uwaga, pieprz. Nawet nazwa piernik pochodzi od starego słowa pierny, czyli taki mocno doprawiony, ostry. Nasze pierniczki również są przyprawione, choć znacznie delikatniej. Mają za to mnóstwo miodu, ale będą pyszne. A wiecie, że dawniej pierniczki służyły także do ozdabiania choinek? Kiedyś nie było kolorowych bombek i świąteczne choinki przystrajano naturalnymi ozdobami. Orzechami, malutkimi rajskimi jabłuszkami, no i właśnie pierniczkami w rozmaitych kształtach. Nasza choinka też będzie ozdabiana pierniczkami. Tworzenie ich to bardzo przyjemna praca i można przy okazji świetnie bawić się z przyjaciółmi. Do dekorowania mamy czekoladę, kolorowy lukier, wiórki kokosowe, orzechy i barwne drażetki. Prawda, że są piękne? Ojej, a co robi Zosia? A to łakomczuszek, widzieliście to? Ej, Zosiu! Halo, Zosiu! Po chwili w kuchni zapanował półmrok. Pierniczek leżał na tacy wśród innych pierniczków i gorączkowo zastanawiał się, co może zrobić, by odzyskać elegancki wygląd. Wreszcie zebrał się na odwagę i zszedł z tacy. Postanowił, że zrobi wszystko, by znaleźć coś, co zastąpi zjedzone przez Zosię guziczki. Rozejrzał się dookoła. Ktoś zrobił w kuchni idealny porządek. Na stole stała tylko duża filiżanka w zielone słonie. Pierniczek przyjrzał się dokładnie filiżance i zobaczył, że wszystkie słonie uważnie mu się przyglądają, a niektóre nawet przyjaźnie uśmiechają. Cześć! Powiedziały zielone słonie, gdy pierniczek ruszył w kierunku filiżanki. Wyglądasz na zagubionego? Możemy ci w czymś pomóc? Witajcie. Szukam guzików albo czegoś, co je zastąpi. Poszukaj w tamtym pokoju. Tam jest dużo różnych rzeczy. Powiedział jeden ze słoni i natychmiast zrobił się pomarańczowy. Chcesz, to pomogę ci szukać. Pierniczek był słonikowi bardzo wdzięczny, martwił się tylko, jak przedostaną się do tamtego pokoju. To proste, roześmiał się słoń i zrobił się cały żółty. Powiem ci w sekrecie, że co wieczór chodzę na wagary, zaraz zobaczysz. I zatrąbił cichutko 3 razy. Wtem ni stąd, ni zowąd pojawił się obok kot. A kogo my tu mamy? Nie. Mały słodki pierniczek? Jakieś kłopoty? Musimy dostać się do pokoju, powiedział słoń i przybrał zielony kolor. Mamy nadzieję znaleźć tam brakujące guziki dla pierniczka, wyjaśnił. Kotu nie trzeba było dłużej tłumaczyć. Skakujcie szybko. Jutro Wigilia muszę przygotować przemowę w nocy z Burkiem i Chrumcią. Będziemy jak co roku mówić ludzkim głosem. Miau. Chcę dobrze wypaść. Po chwili mały pierniczek i słoń z filiżanki pędzili na miękkim grzbiecie kota. Dla pierniczka była to krótka, ale wspaniała podróż. W mgnieniu oka cała trójka znalazła się w ogromnym pokoju. Na razie, miałknął kot i czmychnął. Rozejrzyj się, może coś wpadnie ci w oko, a raczej w brzuszek, powiedział słoń, poczerwieniał i już go nie było. Pierniczek został sam. Chociaż był bardzo odważny, poczuł się trochę nieswojo. Wyprostował się więc i powoli zaczął rozglądać wokół siebie. Było tu mnóstwo fascynujących rzeczy. Pierniczkowi spodobała się stojąca w rogu lampa z frędzlami i miękki dywan w kwiaty.
i tajemniczy obraz nad kominkiem, ale najbardziej ogromna, pachnąca choinka z kolorowymi bombkami. Ależ te bombki były piękne, błyszczały i kołysały się delikatnie, każda na swojej gałązce. Ale co to? Pierniczek aż krzyknął ze zdumienia. Tam jest taki pierniczek jak ja, i drugi, i trzeci. Kołyszą się przytulone do bombek, ja cię kręcę. No i co tak wrzeszczysz w środku nocy? Spytał nagle ktoś z choinki. Jutro i ty będziesz się kołysał z bombkami, cierpliwości. Minęła dobra chwila, zanim pierniczek ochłonął z wrażenia i znalazł na choince swojego rozmówcę. Wiesz, pierniczek postanowił od razu zwierzyć się ze swego problemu. Nie wiem, czy ktoś mnie tam zechce widzieć. Nie jestem taki elegancki jak wy. Aha, i dlatego plączesz się samotnie po mieszkaniu, dopytywał się ten z choinki. Pierniczek opowiedział całą swą historię o tym, jak Zosia zjadła mu guziki, jak postanowił znaleźć gdzieś podobne, jak poznał słonia z filiżanki i jak znalazł się w pokoju. Piernik z choinki okazał się bardzo sympatycznym rozmówcą. Nagle z miłej pogawędki wyrwał ich straszliwy rumor. Z przeciwległego kąta pokoju wydobyły się kłęby kurzu i sadzy. Po chwili wyłoniła się z nich kichająca postać w czerwonym ubraniu. Aaaa, psie! Kichnął nieznajomy. Na zdrowie! Zaszemrały bombki z choinki. Witaj, Mikołaju! Ho, 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 dobry wieczór! Ułożę szybko prezenty i pędzę do kolejnych domów. Tyle było grzecznych dzieci w tym roku, że muszę się bardzo śpieszyć. Ho, ho, ho! Ale, ale, a gdzie mój ulubiony kot? Miau! Pojawił się nie wiadomo skąd kot. Jak się masz? Cudownie, jak zawsze, gdy cię widzę. Mam coś dla ciebie, powiedział Mikołaj i podarował kotu nieduże zawiniątko. Miau, to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałem. I kot wyraźnie się wzruszył. Widziałeś może, Mikołaju, małego pierniczka? Późno już powinien wracać do kuchni. Tu jestem, odpowiedział cichutko pierniczek i wyłonił się zza wielkiego prezentu, który Mikołaj zdążył już postawić pod choinką. Niestety nie znalazłem guziczków, powiedział smutno i wielka łza popłynęła mu po policzku. Nie płacz, miau, powiedział kot i pokazał pierniczkowi prezent, który dostał od Mikołaja. Była to śliczna obruszka na kocią szyję, ozdobiona błyskotkami. Myślę, pierniczku, że te koraliki będą ci idealnie pasowały. Chcesz mi je podarować? Właśnie mnie? Pierniczek nie posiadał się z radości. Po prostu je przyjmiesz, miałknął kot. No, perfetto. Pokaż się Mikołajowi. Ale Mikołaja już oczywiście nie było. Pewnie szamotał się z prezentami w jakimś kolejnym kominie czy oknie. Z nadmiaru wrażeń pierniczek nie pamiętał, jak znalazł się z powrotem w kuchni, jak zasnął. Ale kiedy na drugi dzień przyszła Wigilia, a dzieci wieszały pierniczki na choince, nasz bohater zajął centralne miejsce. Mógł stamtąd obserwować zielone słonie na filiżance i mruczącego przyjaźnie kota. No i Zosię, przez którą te święta stały się dla niego najwspanialsze na świecie.